Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej naszej uroczystości. Nazywam się Radosław Neumann. Jestem przedstawicielem ruchu społecznego imienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Zebraliśmy się dzisiaj tu, w tym miejscu, aby upamiętnić śmierć generała Augusta Emila Fildorfa. Nie była to śmierć zwyczajna. Był to mord sądowy dokonany przez komunistów na podstawie niesprawiedliwego wyroku. Był to mord dokonany na bohaterze walk o niepodległość Rzeczypospolitej, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej, wojny obronnej w 1939 roku, zastępcy komendanta głównego Armii Krajowej, generała Leopolda Okulickiego. Również generał Fildorf był przecież twórcą i dowódcą kierownictwa dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, tak zwanego KEDYW-u. Księże proboszczu, pani poseł, pani wojewodo, Szanowni Panie i Panowie Radni, Panie i Panowie Radni, przyjaciele Solidarności, Poczty Sztandarowe, wszyscy Państwo, którzy zdecydowali się, aby dzisiaj oddać hołd najlepszym synom polskiej ziemi, żołnierzom wyklętym, żołnierzom, których chciano wymazać z polskiej historii, chciano wymazać fizycznie z polskiej ziemi, żołnierzom mordowanym w obozach, mordowanym w więzieniach, mordowanym po lasach, mordowanym na ulicy, mordowanym w ich domach. O nich mieliśmy zapomnieć. O tych wszystkich, których wymieniał Radosław Neumann i o tysiącach innych, którzy nie złożyli broni, którzy mimo to, że świat cieszył się z końca wojny, nadal chcieli walczyć i musieli walczyć. I musieli walczyć, bo wiedzieli, że Polska jest w niewoli. Że Polska pod jarzmem komunistycznym nie może normalnie się rozwijać. Że nie ma w nim warunków do normalnego rozwoju naszego narodu. I oni mieli rację. Potem udowodniła to Solidarność. Potem udowadniamy to dzisiaj my, którzy walczymy o taki kształt Polski, jaki oni chcieli. Kształt wolnej, dumnej, pewnej siebie i przyjaznej dla obywatela Polski. Spotykamy się kolejny rok tu na tych uroczystościach. Moi przedmówcy wspaniale powiedzieli o tym, jak ważne jest, abyśmy naszych bohaterów wspominali. O tym, jak ważne jest wspominanie święta i o żołnierzach niezłomnych przez władze komunistyczne wyklętych. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, co dzisiaj tutaj odbywa się. Po raz pierwszy jest tyle sztandarów, po raz pierwszy tyle ludzi uczestniczy w tej uroczystości. To naprawdę napawa nadzieją na to, że otworzą się oczy Polakom na naszą historię, na to, co jest ważne w naszej historii. I dzięki nowym władzom dzisiaj możemy się spotkać w większym gronie i tak wspaniale zorganizowanie. I wierzę w to, że w każdym następnym roku będzie nas coraz więcej, będzie coraz więcej młodzieży i będziemy wspominać naszych wielkich bohaterów. Dziś i w tych dniach, jak Polska długa i szeroka, odbywają się uroczystości upamiętniające święto ustanowione przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, święto pamięci żołnierzy wyklętych. Odbywają się te uroczystości pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Odbywają się wieczornice, odbywają się
biegi tropem wilczym, bo tak, pod takim hasłem się one na ogół odbywają. Odbywają się takie uroczystości jak ta tutaj. I serce rośnie, dusza się raduje, że wreszcie pamięć o polskich bohaterach nabiera wymiaru święta, nabiera wymiaru prawdziwego spotkania z bohaterami, którzy określani mianem wyklętych, którzy w mojej ocenie za jakiś czas będą nazywani żołnierzami błogosławionymi, bo wolną, błogosławioną Polskę walczyli. Ja ze swojej strony chciałbym podziękować Państwu za to, że jesteście tutaj z nami, że upamiętniacie naszych żołnierzy, naszych bojowników o Polskę, o wolną, niepodległą Polskę. Ale proszę, ja apeluję, korzystając także z obecności mediów, do wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur o upamiętnienie w dniu 1 marca polskich żołnierzy walczących z komunistycznym totalitaryzmem o wolną, niepodległą Polskę poprzez chociażby wywieszenie flag, poprzez udział w uroczystościach, które tutaj także w Olsztynie, ale w innych miastach naszego województwa będą się odbywały. Chwała bohaterom. Szanowni Państwo, pamiętajmy o tych żołnierzach niezłomnych w walce o wolność naszej ojczyzny, wyklętych przez komunistów, do końca wiernych ojczyźnie i wartościom uniwersalnym. Dziękuję.